Cześć, z tej strony Kacper Żarski, tabletowo.pl. Zapraszam na test Sony Xperia XZ2 Compact. Zacznijmy od obudowy. Sony Xperia XZ2 Compact jest wykonana w większości z tworzywa sztucznego. To, co wydaje się być szkłem, na tyle niestety jest właśnie tylko tworzywem, co moim zdaniem trochę nie przystoi jak na tą klasę sprzęt. Warto jednak powiedzieć, że to tworzywo raczej się nie brudzi, nie widać też żadnych rys, więc chociaż to na plus dla tej obudowy. Ramki są już wykonane z metalu, a przód pokrywa szkło hartowane Corning Gorilla Glass 5, więc tutaj też nie powinniśmy zobaczyć żadnych zarysowań. Na tyle przede wszystkim umieszczono pojedynczy aparat wraz z kilkoma czujnikami oraz pojedynczą diodą doświetlającą. Nieco niżej mamy logo NFC oraz skaner linii papilarnych. Sam skaner jest umieszczony moim zdaniem troszeczkę za nisko, ponieważ trzymając normalnie telefon w ręce i zazwyczaj prędzej już trafiamy w logo NFC niż na skaner. Musimy więc ugiąć trochę palec, żeby po prostu korzystać normalnie z tego urządzenia. Sam skaner jednak jest bardzo precyzyjny i bezproblemowo odblokowuje urządzenie, aczkolwiek mam wrażenie, że mógłby być nieco szybszy. Co prawda od razu po przyłożeniu palca czujemy wibrację oznaczającą rozpoznanie odcisku, niestety samo podświetlenie ekranu już trwa nieco dłuższą chwilkę. Wróćmy jednak do omawiania obudowy. Od dołu umieszczono złącze USB typu C oraz mikrofon. Na prawym boku mamy klawisze głośności i zasilania oraz dwustopniowy fizyczny spust migawki aparatu. Od góry jest tylko mikrofon, a po lewej stronie tacka na karty SIM i microSD. Na froncie przede wszystkim znajdziemy 5-calowy wyświetlacz i tu właśnie pojawia się moja największa wątpliwość co do tego urządzenia, ponieważ jest to model Compact. Czy 5-calowy smartfon może być nazywany czymś kompaktowym? No jak dla mnie troszeczkę to się gryzie, szczególnie biorąc pod uwagę to, że jeszcze kilka lat temu flagowce z dużymi wtedy wyświetlaczami miały właśnie 5 cali. To co jednak mi się spodobało to to, że Sony w końcu coś zmieniło w wyglądzie i nie mamy tak szerokich ramek wokół wyświetlacza. Co prawda są one widoczne, ponieważ ekran zajmuje 73,5% całego frontowego panelu, a resztę to właśnie te ramki. Jednak są one stanowczo węższe niż w przypadku poprzedników. Od góry znajdziemy kamerkę do selfie, kilka czujników, diodę powiadomień oraz głośnik do rozmów, który jest jednocześnie też głośnikiem multimedialnym. Drugi głośnik znajdziemy od dołu, ponieważ są to głośniki stereo, które szczerze mówiąc grają rewelacyjnie. Tego na pewno nie mogę zarzucić Sony, bo naprawdę w tym modelu głośniki grają świetnie, są głośne, bardzo czyste i powinny zadowolić większość użytkowników tego smartfona. Przejdźmy do systemu. W urządzeniu znajdziemy Androida 8.0 Oreo z nakładką od Sony. Nie jest ona zbyt mocno urozmaicona pod względem funkcjonalności, jednak przede wszystkim wizualnie wszystko totalnie zostało zmienione. Na pewno te wszystkie aplikacje typu galeria, muzyka, wideo są całkowicie inne. Mamy też zmienioną nakładkę, ale jeżeli Wam się nie podoba, to jest aplikacja motywów, dzięki czemu zmienimy te ikony, tapety czy przejścia. Z innych opcji dostosowywania mamy na przykład rozmiar siatki aplikacji, możemy też zmienić przejścia pomiędzy pulpitami, więc tutaj możemy sobie jak najbardziej dopasować wszystko do swoich potrzeb. W smartfonie znajdziemy też opcje do wyświetlacza. Przede wszystkim w końcu pojawił się tryb nocny, czyli filtr światła niebieskiego. W poprzednich urządzeniach niestety tego nie było. Oczywiście możemy sterować intensywnością tego filtra, mamy też harmonogram, który będzie automatycznie włączał ten tryb. Z innych opcji mamy na przykład sterowanie intensywnością kolorów. Kolejną fajną opcją jest tak zwane podnieść, by sprawdzić urządzenie. Chodzi to przede wszystkim o to, że gdy telefon leży płasko nad stoliku czy gdziekolwiek indziej, wystarczy, że go podniesiemy, a od razu pojawiają się powiadomienia, jeśli jakieś są, a ponadto data, godzina oraz procent naładowania akumulatora. Bardzo przydatna opcja, podobne coś jest w Motorolach od dłuższego czasu, no i mi się to jak najbardziej tutaj podoba. Idźmy dalej, w ustawieniach znajdziemy na przykład jeszcze Xperia Assist, w którym znajdziemy chociażby Xperia Actions i możemy tutaj wybrać jakieś czynności, które automatycznie będą działy się w ustalonych godzinach czy w miejscach, w których się znajdziemy, takie jak na przykład wyłączanie czy włączanie dźwięków, regulacja jasności, włączanie lub wyłączanie modułów łączności, a także optymalizowanie baterii. Jeśli chodzi o to ostatnie, tutaj też mamy dwie dodatkowe opcje, mianowicie tryb stamina, oszczędzający trochę baterię, a także ochrona baterii, w których znajdziemy informacje o tym, że podczas ładowania te ostatnie procenty będą ładowane nieco wolniej, żeby akumulator w przyszłości był bardziej wydajny. Mamy też inteligentne oczyszczanie, czyli automatyczne zamykanie aplikacji, które są nam de facto niepotrzebne, żeby urządzenie działało szybciej. Ciekawostką jest też czat. I to jest bardzo prosty asystent, który na przykład może wyświetlić dane naszego telefonu, może nam
wyświetlić jakieś poradniki, jak korzystać dobrze z urządzenia. Może też uruchomić niektóre aplikacje, no ale tak naprawdę tych opcji nie jest tutaj zbyt wiele i mam wrażenie, że potencjał tego asystenta nie został w pełni wykorzystany. Z innych niestandardowych aplikacji zostały zainstalowane też Szkic, Movie Creator, mamy też PS App do PlayStation, oprócz tego jest preinstalowany antywirus, a także kreator 3D. Ten ostatni jest już znany od Xperia XZ1 i możemy po prostu zeskanować twarz czy jakiś dowolny przedmiot. Całość pojawia się w formie takiego trójwymiarowego modelu. Możemy go sobie wydrukować, jeżeli mamy drukarkę 3D, możemy udostępnić, zlecić wydruk innej zewnętrznej firmie lub po prostu wykorzystać nasz skan w aplikacji aparatu. Jak już jesteśmy w aplikacji aparatu, to kilka słów o niej. Mamy przede wszystkim ten efekt AR, czyli te wszystkie miniaturki, a dodatkowo inne predefiniowane obiekty, które możemy nałożyć na nasze zdjęcie. Mamy efekt kreatywny, czyli nic innego jak filtry kolorystyczne. Oprócz tego jest zdjęcie panoramiczne, sound photo, dodające krótkie nagranie do naszego zdjęcia. Jest bokeh rozmazujący, tło poza wyostrzonym obiektem oraz jest tutaj wsparcie dla Google Lens. W podstawowych opcji jest również lepsza automatyka, czyli po prostu zwykły tryb automatyczny oraz tryb manualny, w którym dostosujemy ostrość. Mamy tutaj czas naświetlania, ISO, balans bieli oraz wartość ekspozycji. W zakładce z wideo też mamy jeden dodatek, a mianowicie tryb zwolnionego tempa, a właściwie trzy takie tryby, bo jest albo zwolnione tempo w 120 klatkach, albo bardzo zwolnione tempo z kilkoma takimi krótkimi, zwolnionymi odcinkami do 960 klatek, albo możemy nagrać też tylko jedno takie ujęcie. Aplikacja aparatu omówiona, to teraz kilka słów o jakości w ogóle zdjęć. Do dyspozycji mamy aparat o rozdzielczości 19 megapikseli z przysłoną 2.0 i to, co mnie już na początku zaskoczyło, to to, że maksymalna rozdzielczość pozwala na wykonanie zdjęć w proporcjach 16:9. Jakość zdjęć no jest przyzwoita, ale bez szczególnych rewelacji, ponieważ no w dobrych warunkach oświetleniowych na pierwszy rzut oka fotografie są ładne, mają sporo szczegółów i są ostre, ale czar pryska, gdy nieco je przybliżymy, ponieważ wtedy pojawiają się szumy i poszarpane krawędzie. Dużo gorzej jednak to jeszcze wygląda w gorszych warunkach oświetleniowych, ponieważ wtedy szczegółowość jest bardzo niska, pojawia się sporo ziarna, czasem też łatwo rozmazania. Pochwalę jednak Sony za zdjęcia makro, ponieważ do tej pory w innych urządzeniach zawsze narzekałem, że smartfon nie umie wykonać zdjęcia małych elementów, tutaj to zostało poprawione. Może nie jest jeszcze idealnie, ale Sony jak najbardziej idzie tutaj w dobrą stronę. Jeśli chodzi o frontową kamerkę, to mamy tutaj 5 megapikseli z przysłoną 2.0 i selfie są dobre, ale no niestety nie powalają, ponieważ zdjęcia nie są zbyt szczegółowe i pojawia się sporo ziarna. Na pochwałę jednak zasługują całkiem naturalne kolory oraz spora ostrość zdjęć. Tak Sony Xperia XZ2 Compact nagrywa przy użyciu kamerki frontowej. Jeśli chodzi natomiast o aparat główny, to Xperia XZ2 Compact nagrywa w taki sposób. Kilka słów o podzespołach, jakie znajdziemy w tym urządzeniu. Jest to przede wszystkim procesor Qualcomm Snapdragon 845, mamy też grafikę Adreno 640 i 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB pamięci wbudowanej. Pamięć tą możemy rozbudować przy użyciu kart microSD. A jak to sprawdza się w codziennym użytkowaniu? No trzeba przyznać, że rewelacyjnie. Podczas moich testów nie uświadczyłem żadnych przycinek czy większych spowolnień i naprawdę z tego urządzenia korzysta się na co dzień komfortowo, a jego płynność no jak najbardziej jest jego mocną zaletą. Moduły łączności też wszystkie działają rewelacyjnie, internet działa bez problemu, Bluetooth czy GPS działają tak samo dobrze. W urządzeniu znajdziemy NFC, czyli płatności zbliżeniowe są możliwe, a rozmowy telefoniczne są wyraźne, bez żadnych przerywań czy zakłóceń. W każdym smartfonie jest jeszcze ważna bateria. A jak sprawdza się ta w Xperia XZ2 Compact? Ano w sumie całkiem nieźle. Do dyspozycji umieszczono bowiem ogniwo o pojemności 2870 mAh, co przekłada się na około 5 godzin na wyświetlaczu w trybie mieszanym. Czas ten wzrasta do około 6 godzin na wyświetlaczu przy samym Wi-Fi, a gdy korzystamy z samej transmisji danych, to niestety spada do 4 godzin, aczkolwiek myślę, że jest to i tak całkiem akceptowalny wynik. Warto dodać, że urządzenie naładujemy ładowarką z przewodem USB typu C. Jest tu wspierane szybkie ładowanie, a ładowarka z Quick Charge 3.0 jest dołączona do zestawu. Podsumowując, Sony Xperia XZ2 Compact kosztuje aktualnie około 2600 zł.
Na tle innych flagowców w sumie to nie jest tak dużo. Smartfon ma kilka zalet, które argumentują tę cenę i przede wszystkim jest to trochę mniejszy wyświetlacz niż w innych urządzeniach, które aktualnie są dostępne na rynku, więc osoby szukające smartfona do tych 5 cali, no chociażby ze względu na ten wyświetlacz, mogą z wielką chęcią wybrać to urządzenie. Poza tym na pewno trzeba pochwalić smartfon za świetnie działający, płynny system, który w codziennym użytkowaniu mnie totalnie nie zawiódł. Poza tym mamy całkiem wydajny akumulator, świetne głośniki, no i nieco odświeżony wygląd w końcu względem tych wszystkich innych urządzeń Sony. Spory niedosyt jednak czuję w przypadku aparatu, ponieważ no do codziennych zdjęć się nada, ale bardziej wymagające osoby mogą być troszeczkę zawiedzione. Warto też powiedzieć, że w tym urządzeniu niestety nie znajdziemy złącza słuchawkowego, więc osoby słuchające dużo muzyki mogą troszeczkę się rozczarować, no bo w tym smartfonie będziemy musieli korzystać albo z przejściówek, albo z bezprzewodowych słuchawek. Ja osobiście mogę polecić to urządzenie, ponieważ na co dzień bardzo przyjemnie mi się z niego korzystało i nie miałem z nim żadnych większych problemów. Gdyby Sony nieco poprawiło ten aparat, to w ogóle byłby to świetny smartfon, a tak wychodzi, że jest to urządzenie tylko bardzo dobre. Dajcie znać w komentarzach, co Wy myślicie o Sony Xperia XZ2 Compact, czy Wy byście ją kupili, czy może zdecydowalibyście się jednak na coś innego. Zapraszam też na tabletowo.pl, gdzie znajdziecie pisemną wersję tej recenzji. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych materiałach, cześć!